Tak, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. A więc dzisiaj temat Wieczerzy Pańskiej, jak odpowiednio zrozumieć znaczenie i wymiar Wieczerzy Pańskiej. Czy rzeczywiście tak jest, że Eucharystia jest prawdą, że podczas rzeczywiście całej tej uroczystości Chrystus wchodzi w opłatek i wino zamienia się w krew, a więc człowiek spożywa prawdziwe ciało Chrystusa i pije prawdziwą krew. Co na ten temat naprawdę mówi Biblia? Jest to bardzo ważny fakt, dlatego że pamiętamy, że wiele jest bałwochwalstwa w religiach, a głównie w kościele katolickim, i musimy mieć pełną wiedzę, co na ten temat mówi Biblia, co Biblia naucza na temat Wieczerzy Pańskiej. Główną taką zasadą, dla której katolicy mówią, że to naprawdę jest takie prawdziwe spożywanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa, jest m.in. werset z Ewangelii Jana, 6 rozdział, a 54 werset. Czytamy tutaj tak, są to słowa Pana Jezusa Chrystusa: kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem skupić się całkowicie na kontekście właśnie tych słów. Kontekst, czyli rozważamy sobie cały 6 rozdział Ewangelii Jana, by dobrze zrozumieć te słowa Jezusa Chrystusa, o co mu chodziło, o reakcję ludzi, Żydów, jego uczni. I również przyjdziemy z tego do tego samego znaczenia, które jest w tym, kiedy to Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział swoim uczniom, że jedźcie, to jest ciało moje, które za was ma być wydane, i pijcie, to jest krew moja, która będzie za was przelana. Jest to ta sama zasada i chcemy to dzisiaj, kochani, dobrze zrozumieć. Jak wiemy, właśnie Kościół rzymskokatolicki traktuje te słowa, które przeczytałem, kto je moje ciało, pije moją krew, jak powiedział Jezus Chrystus, traktują dosłownie powyższe słowa Pana Jezusa, co w konsekwencji, nazwijmy to po imieniu, oznacza przecież kanibalizm, tak? Oznacza to jedzenie zarówno ciała ludzkiego, jak i picie krwi ludzkiej, co chociażby też na ten temat mówi Biblia, bardzo wyraźnie sobie powiemy. Czyli mówią, że jest to jedzenie fizycznego ciała Jezusa i picie prawdziwej krwi Pana Jezusa Chrystusa. Powiedzmy sobie o kilku słowach, które występują w katechizmie Kościoła rzymskokatolickiego, i czytamy na przykład na stronie 1336. Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów podobnie, jak zgorszyła ich zapowiedź męki. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Eucharystia i krzyż są kamieniem obrazy, chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. Czy i wy chcecie odejść? Tutaj cytują słowa z Ewangelii Jana 6,67, gdy Pan Jezus odzywał się do swoich uczni. Dalej czytamy: to pytanie Pana rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie Jego miłości, by odkryć, że tylko On ma słowa życia wiecznego, według Jana 6,68. I że przyjęcie wierze daru Eucharystii jest przyjęciem Jego samego. Dalej czytamy: Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To są te słowa, które przytoczyłem z Jana 6,54. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Dalej na stronie 1413 czytamy: przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie, czyli transubstancjacja chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Przypominam, że czytam cały czas z katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego. Dalej czytamy: pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny z ciałem, krwią i duszą i bóstwem. Ciężko o większe bluźnierstwo. Ciężko o większe bluźnierstwo, kochani, naprawdę. A więc powiemy sobie, czy Kościół rzymskokatolicki prawidłowo objaśnia te właśnie słowa Jezusa, które przytoczyłem na początku, aby udowodnić ustanowioną przez siebie doktrynę o transubstancjacji, czyli o przeistoczeniu się,
opłatka w ciało Chrystusa, a wina w jego prawdziwą krew. No właśnie, o co tak naprawdę chodzi w słowach Pana Jezusa? O spożywaniu jego ciała i krwi. Czy Pan Jezus naprawdę i rzeczywiście nakazał, byśmy dzisiaj my wszyscy brali udział w kanibalizmie, prawda? A więc spożywali dosłowne ludzkie ciało Jezusa Chrystusa i pili jego dosłowną ludzką krew. Kochani, jak wiemy, Jezus wypełnił całe prawo. Była to jedyna osoba, która kiedykolwiek się narodziła, czy przyszła na ten świat, która od A do Z, jak się to mówi, wypełniła całkowicie prawo. Co więc w związku chociażby ze spożywaniem krwi nauczało prawo mojżeszowe? Jeszcze raz przypominam, Chrystus nie złamał ani jednego prawa. Każde prawo obowiązywało również Jezusa Chrystusa. Kochani, odczytajmy sobie w związku z tym, by zrozumieć, jaki był nakaz Boży za czasów Żydów i jaki był nakaz, czyli Izraela, przed przyjściem Chrystusa, ale jaki był dalej powtórzony nakaz, jeśli chodzi o nas wszystkich, o chrześcijan z pogan, co dalej zostało przekazane, te same słowa. To zwróćmy uwagę najpierw na Księgę Kapłańską. Zachęcam was, kochani, dzisiaj do śledzenia, głównie później do śledzenia rozdziału 6 Ewangelii Jana, byśmy zobaczyli, co na ten temat mówi Biblia, Słowo Boże. A więc, kochani, przeczytajmy sobie, co na temat spożywania krwi jest nam powiedziane w Biblii. Kapłańska, 17 rozdział, o czym wiedział każdy Żyd. Cały 17 rozdział. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, mów do Aarona i do jego synów i do wszystkich Izraela i powiedz im o to, co Pan nakazał. Ktokolwiek z domu Izraela zabije wołu, owce albo kozę w obozie lub zabije poza obozem, a nie przyprowadzi tego przed wejściem do namiotu zgromadzenia, aby złożyć ofierze Panu przed przybytkiem Pana, to będzie on winien krwi, bo przelał krew. Ten człowiek zostanie wykluczony spośród swego ludu. Ma tak być, aby synowie Izraela przyprowadzili swoje ofiary, które dotychczas zabijali na polu, by przyprowadzili je do Pana przed wejściem do namiotu zgromadzenia, do kapłana, i złożyli je jako ofiary pojednawcze Panu. Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana u wejścia do namiotu zgromadzenia, a tłuszcz spali jako miłą woń dla Pana. I nie będą już więcej składać swoich ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. To będzie dla nich wieczna ustawa przez wszystkie ich pokolenia. Powiedz im jeszcze, jeśli ktokolwiek z domu Izraela albo z przybyszów mieszkających wśród was będzie składał całopalenie lub inną ofiarę, a nie przyprowadzi jej przed wejściem do namiotu zgromadzenia, aby ją złożyć Panu, to człowiek ten będzie wykluczony ze swego ludu. I teraz zobaczcie i zwróćcie uwagę, bo mamy tu powiedziane istotnie o krwi zwierząt, ale mamy powiedziane o jakiejkolwiek krwi. A więc Izraelowi nie trzeba było tłumaczyć, że nie wolno ci na przykład pić albo jeść ciała ludzkiego. Oni o tym dobrze wiedzieli, ale był nakaz, który mówił o jakiejkolwiek krwi, a więc nie tylko zwierząt. I zobaczcie, o czym czytamy od 10. A gdyby ktokolwiek z domu Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, spożywał jakąkolwiek krew, a więc nie tylko zwierzęcia, tak? Jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciw człowiekowi, który spożywa krew, i wykluczę go spośród jego ludu. Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz, tak? Dla dokonywania przebłagania za wasze dusze. Więc krew ma być złożona, a nie wypita, nie spożyta, ale krew ma być przelana na ołtarz za przebłaganie grzechów. Zwróćcie na to uwagę i zobaczcie na analogię z Chrystusem już teraz. A więc ja dałem ją wam, czyli krew, na ołtarz dla dokonywania przebłagania, a nie picie za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za dusze. Dlatego powiedziałem synom Izraela, żadna dusza wśród was nie będzie spożywała krwi, ani żaden przybysz, więc możemy powiedzieć, to również dotyczy nas, chrześcijan z pogan, który gości wśród was, nie będzie spożywał krwi. I ktokolwiek z synów Izraela lub przybyszów, którzy goszczą wśród was, upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, które wolno jeść, to wypuści jego krew i przykryje ją piaskiem. Wtedy takie mięso można było zjeść, ale krew spuszczało się do ziemi.
gdyż to jest życie wszelkiego ciała, krew stanowi jego życie. Dlatego powiedziałem synom Izraela, krwi wszelkiego, jeszcze raz, krwi wszelkiego ciała, nie tylko zwierząt, spożywać nie będziecie, bo życiem wszelkiego ciała jest jego krew. Ktokolwiek ją spożywa, zostanie wytracony. Każda dusza, która spożywa zwierzę padłe lub rozszarpane, czy to rodowity mieszkaniec, czy przybysz, wypierze swoje szaty, obmyje się w wodzie i będzie nieczysta aż do wieczora, potem będzie czysta. Ale jeśli nie wypierze swoich szat, ani nie obmyje swojego ciała, obciąży się nieprawością. Taki był nakaz dla Izraela, jeżeli chodzi o spożywanie jakiejkolwiek krwi, nie tylko zwierząt, ale kogokolwiek, jakiegokolwiek żywego stworzenia. I czytaliśmy o nakazie, że krew jest po to, by dano ją na ołtarzu za przebłaganie grzechów. Mamy tu piękną analogię co do krwi Chrystusa. A więc czy Bóg kiedykolwiek pozwoli człowiekowi jeść mięso ludzkie i pić krew ludzką? Czy zmieniło się to, jeśli chodzi o nas pod nowym przymierzem? Bo ktoś powie, co ty mi tu czytasz z starego przymierza? Ono już nas nie obowiązuje. Czy to prawo dalej obowiązuje nas pod nowym przymierzem? Oczywiście, że tak. Zobaczmy, że ten sam zakaz spożywania krwi mamy powtórzony dla nas, czyli dla wszystkich chrześcijan z pogan. Zobaczmy do znanych nam słów z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, kochani. I jak zwrócicie uwagę, są to słowa, które powiedział Duch Święty, a więc są to słowa Boga. Jest to nakaz Boży, tak samo jak kiedyś zostało coś dane Izraelitom przez palec Boży, przez bezpośrednio przekaz Boży, tak tu Duch Święty, czyli sam Bóg, mówi następujące słowa. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, wersety 28-29. Uznał bowiem Duch Święty, tak? Uznał bowiem Duch Święty za słuszne, co dla nas obowiązuje dzisiaj i my też, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. No i teraz, wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi. Tak? Mamy bardzo wyraźnie ten sam nakaz przekazany. Mamy się powstrzymywać od krwi, dlatego że życie jest w krwi, a krew jest na ołtarz za przebłaganie grzechów. A więc wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli będziecie się tego wystrzegać, bywajcie zdrowi. A więc mamy ten sam nakaz powtórzony przez Ducha Świętego dla dzisiejszego Kościoła. Tutaj się nic nie zmienia. W związku z tym, kochani, przeanalizujemy teraz cały 6 rozdział Ewangelii Jana, by dostrzec wyraźny kontekst i znaczenie słów Jezusa, który powiedział, by spożywać jego ciało i krew. Byśmy zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi w odniesieniu do tych słów, które już wam powiedziałem, do prawa mojżeszowego, które zabraniało absolutnie spożywać jakąkolwiek krew. I ta sama zasada jest powtórzona dla nas, pogan, chrześcijan z pogan, co do krwi, że dalej ten nakaz, on się nigdy nie zmienił. Nigdy. A więc w związku z tym, jak zrozumieć słowa Jezusa? Cały sobie ten długi rozdział, bo on ma aż 71 wersetów, ale sobie podzielimy je na części, przeanalizujemy, by zobaczyć cały sens. Kochani, na początku odczytajmy sobie wersety od 1 do 15. Bardzo was proszę, byście śledzili ze mną. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Na początku wersety od 1 do 15. Potem Jezus odszedł za Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie. A szedł za nim wielki tłum, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. I wszedł Jezus na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Wtedy Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi idzie do Niego, zapytał Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni mogli jeść? Ale mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Filip mu odpowiedział, za 200 groszy nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy z nich wziął tylko trochę. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 rybki, ale cóż to jest na tak wielu? Wtedy Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000.
Wówczas Jezus wziął te chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z tych rybek, ile tylko chcieli. A gdy się nasycili, powiedział do swoich uczniów, zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic nie przepadło. Zebrali więc i napełnili 12 koszy kawałkami, które zostały z tych 5 chlebów jęczmiennych po tych, którzy jedli. Wspaniały cud. A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówił, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, odszedł znowu jeden na górę. Widzimy więc wspaniały cud Jezusa Chrystusa. Jezus karmi w sposób cudowny z 5 chlebów, 2 ryby, karmi wielotysięczny lud. Mam powiedziane, że samych mężczyzn było tam 5 tysięcy, były jeszcze kobiety i dzieci. A więc Chrystus dokonuje wspaniałego cudu rozmnożenia 5 chlebów i 2 ryb, tak? Jeszcze jak zebrali ułomki, jak czytamy, czyli resztki z tego, gdzie się już wszyscy, ten wielotysięczny lud najadł, jeszcze zebrano 12 pełnych koszy samych resztek po tym cudzie. Nie ulega więc wątpliwości, że powyższe wersety mówią o zwykłym pożywieniu, tak? Bardzo proste. Chlebie i rybach Chrystus uczynił cud, by w sposób fizyczny nakarmić wielotysięczny lud. Tak? Chleb i ryby, które każdy człowiek potrzebuje, pokarm. Tak? A więc w ten sposób fizyczny Chrystus uczynił wielki cud. Zobaczmy jednakże do dalszych słów. Od 16 wersetu po 27. A gdy był wieczór, jego uczniowie zeszli na morze. Wsiedli do łodzi i płynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. A kiedy powstał wielki wiatr, morze zaczęło się burzyć. Gdy odpłynęli na około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i zlękli się. A On powiedział do nich, to ja jestem, nie bójcie się. Wzięli Go więc chętnie do łodzi i natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. Nazajutrz ludzie, którzy byli po drugiej stronie morza, zobaczyli, że tam nie było innej łodzi, tylko ta jedna, do której wsiedli i Jego uczniowie, i że Jezus nie wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami, ale Jego uczniowie odpłynęli sami. Przypłynęły też inne łodzie z Tyberiady w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy Pan złożył dziękczynienie. Gdy więc ludzie zobaczyli, że tam nie było Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Kiedy znaleźli Go po drugiej stronie morza, zwróćcie uwagę na to, że ci, którzy się nakarmili tym chlebem, tak, dalej jak gdyby ścigali Jezusa w tym samym celu, tak? 24. Gdy więc ludzie zobaczyli, że tam nie było Jezusa, ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łodzi, przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Kiedy znaleźli Go po drugiej stronie morza, zapytali, mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Chrystus bardzo dobrze o tym wiedział. Zabiegajcie nie o pokarm, to jest ważna rzecz, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg, Ojciec. No właśnie, Jezus sam mówi, że ludzie szukali Go tylko dlatego, by się najeść fizycznie, się najeść cieleśni ludzie z potrzebami fizycznymi. Jezus więc zachęca ich w tych ostatnich wersetach do tego, by zabiegali nie o pokarm, który jest cielesny, który się przetrawi, który się wydali, który ginie, ale o pokarm, który trwa na wieki, który ma im dać sam Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy. Dalsze wersety, bo cały czas zmierzamy do tego kulminacyjnego punktu i słów Jezusa, by jeść Jego ciało i krew, nakreślając cały kontekst tego wydarzenia. A więc zaraz wersety od 28 po 33. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. A więc Chrystus zwraca im uwagę na to, że źle robią, fizycznie tylko patrzą, chcą się najeść, a więc oni pytają, cóż mam w takim razie robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.
Powiedzieli mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie, cóż czynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisano, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Tak? A więc ludzie pytają, co w takim razie mamy robić, by wykonywać dzieło Boże? Co jest wolą Bożą? Dzisiaj zobaczcie, jest ten sam temat. Wiele religii ma z tym problem. Co jest wolą Bożą? I Chrystus bardzo wyraźnie tłumaczy, co jest wolą Bożą i co jest żywotem wiecznym. Mówi, że mają uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego, którego posłał sam Ojciec. Jednak zobaczcie, oni dalej tego nie chcą uczynić, ale żądają kolejnego znaku. Mówią, co będzie znakiem tego, co uczynisz, by to potwierdzić. Chociaż już widzieli wiele znaków, a rozmnożenie chleba było tylko jednym z nich. Żądają znowu zwykłego chleba do jedzenia, bo przypominają o mannie, że Mojżesz dawał im mannę na pustyni, ich praojcom, tak? A więc znowu domagali się tego chleba, który również otrzymywali ich ojcowie na pustyni. Pan Jezus natomiast odpowiedzi mówi, że to On, bo chociaż to nie Mojżesz, ale Bóg dawał im mannę na pustyni, to teraz On jest prawdziwym chlebem, Jezus Chrystus, który zstępuje z nieba i który daje żywot wieczny. Dalsze wersety, moi drodzy, od 34 po 40. Wtedy powiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba, no bo Chrystus powiedział, że chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie, tak? Więc oni mówią, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. A kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Chleb i napój, tak? Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. Chleb, kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Napój. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. No właśnie, zobaczcie, ludzie wciąż, którzy słuchają Jezusa, wciąż chcą chleba fizycznego. Wciąż myślą, wciąż odczuwają w sposób fizyczny. Jest kolejny dzień, chcą się najeść, idą do tego, który im już dał raz chleb. Ale Chrystus tłumaczy, że to On jest tym chlebem życia. Stwierdza, że kto do Niego przychodzi, nie będzie nigdy głodny. Więc ja jestem tym chlebem. Jak przyjdziesz do mnie, już nigdy nie będziesz głodny. A kto we mnie uwierzy, nigdy nie będzie spragniony, a więc jestem również napojem. Zwróćcie na to wyraźnie uwagę. Przychodzą cieleśni ludzie, którzy się chcą najeść fizycznie, mieć pełny brzuch. Ale Chrystus mówi, ja jestem chlebem. Jak przyjdziecie do mnie, nie będziecie już głodni. Jeżeli uwierzycie we mnie, nie będziecie już spragnieni. Jaki więc to ma wymiar? Czy ma to wymiar cielesny? Czy ma to wymiar duchowy? Jest to pytanie retoryczne, odpowiedź jest bardzo prosta. Pan Jezus mówi zatem o duchowej rzeczywistości. Wiarę w Syna Bożego przyrównuje do picia, a przyjście do Syna Bożego przyrównuje do jedzenia. Pamiętajmy o nakazie, który bardzo dobrze znali Żydzi i znał Jezus, którego przestrzegał o zakazie spożywania jakiejkolwiek krwi. Chrystus nigdy nie zachęciłby do złamania prawa swojego Ojca, a w tym samym swojego prawa. Chrystus wyraźnie podkreśla warunek życia wiecznego. Mówi, że ten będzie miał życie wieczne, kto widzi Syna i wierzy w Niego. Tak?
Jeżeli Jezus mówi, że warunkiem życia wiecznego jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa i podążanie za Nim, to znaczy, że to jest sens, w którym mówi Jezus Chrystus, że to jest chleb i to jest napój. Tak? Uwierzenie w Jezusa Chrystusa i przyjście do Niego, oddanie Mu swojego życia. Uwierzenie w to, że On jest tym chlebem, który gładzi grzech całego świata i w tym jest nasze zbawienie. Chrystusowi nie chodzi więc o fizyczne zjadanie Jego ciała i fizyczne picie Jego krwi, gdyż to jest zwykły kanibalizm, a tak jak powiedziałem, Biblia wyraźnie tego zabrania. Zobaczmy dalsze wersety, wersety od 41 po 51. Wtedy szemrali Żydzi o Nim, bo powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: stąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: i wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który jadam, to moje ciało, które jadam za życie świata. Co więc tłumaczy Pan Jezus? Jak widzimy, Żydzi dalej szemrają, gdyż wciąż myślą w sposób cielesny. Mówią: jak to może mówić o sobie, że z chlebem, który stąpił z nieba? Czy to nie jest syn Marii, syn Józefa? Tak? Czy wszyscy go nie znamy? Więc nie pojmują tego, jak Jezus może być chlebem, w sensie oczywiście duchowym, który stępuje z nieba. Jezus jest chlebem żywym, jak sam o sobie mówi, ale tylko dla tych, którzy w Niego uwierzyli, jak sam powiedział. Oni mogą przyjść do Niego, a więc mogą Go w ten sposób jeść, tak? I uwierzyć w Niego, czyli Go w ten sposób pić. Pan Jezus mówi wyraźnie, że chleb, który On daje, to Jego ciało, które On daje za życie świata. A więc nie do literalnego jedzenia. Jest to ciało, które ma być złożone za grzechy świata. Pamiętacie, jak z Księgi Kapłańskiej czytaliśmy? Wizja znika. Czy dalej znika? Bo Małgosia napisała, czy coś się dzieje nie tak? Napiszcie mi krótko, żebym wiedział, czy jest ok. Małgosia napisała: wizja znika. Czy jest ok wszystko? Napiszcie mi, żebym wiedział, tylko tak czy nie. No dobrze, nie odpisujecie, ale u mnie jest ok. No dobrze, no to w takim razie może coś u Małgosi jest nie tak. A więc pamiętacie, jak powiedziałem, że Bóg wyraźnie powiedział w Księdze Kapłańskiej, że krew jest po to, by złożyć ją na ołtarzu. Nie jest do tego, by ją pić, tak? Tylko by złożyć ją na ołtarzu za grzechy. Dlatego tak samo z ciałem i krwią Chrystusa było to po to, by złożyć ją na duchowym ołtarzu za grzechy wszystkich ludzi. I jedzenie tego ciała, które zostało złożone, jest w sensie przyjścia do Chrystusa jako Syna Bożego, a picie Jego krwi jest w sensie, że uwierzysz w Niego. Tak? Jak wiemy, że każdy, kto uwierzy w imię Syna Bożego, każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. Tak? Jeżeli uwierzysz swoim sercem, wyznasz swoimi ustami, że Chrystus jest Panem, będziesz zbawiony. To jest cały cel, słuchajcie, przyrównania Jezusa do chleba, Jego ciała do chleba i Jego krwi do wina. Tak? Gdyż właśnie w sposób cielesny mówili o tym Żydzi, którzy tam byli, a więc chcieli się najeść, cały czas mówili, że Bóg dbał o nich, dając im to pożywienie, tak, z nieba. Jezus powiedział, że teraz ja jestem tym chlebem i ten chleb, jak go zjecie, już nigdy nie będziecie głodni. Gdy się napijecie
ze mnie, już nigdy nie będziecie odczuwać pragnienia. W jakim sensie? No oczywiście w sensie duchowym, bo gdyby nawet ciało Chrystusa przeistaczało się w jakiś opłatek i ty go zjesz, czy już nigdy nie będziesz głodny? Jeżeli byłeś, albo jesteś katolikiem, zjadłeś, czy nigdy już nie byłeś głodny? Jeżeli wypiłeś wino, które przeistoczyło się w krew Jezusa Chrystusa, czy już nigdy do końca życia nie byłeś spragniony? Widzimy więc, że chodzi tutaj o sens duchowy. Jeżeli rzeczywiście uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, podążamy za Nim, oddamy Mu swoje życie, to jesteśmy zbawieni na wieki wieków. I oczywiście każdy z nas, jeżeli nie doczekamy żywo przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, umrze, ale nasze wnętrze, nasz duch jest zbawiony na wieki. Będziemy żyć wiecznie, prawda? A więc w tym sensie duchowym już nigdy nie będziemy głodni i nigdy nie będziemy spragnieni. Tak? W sensie duchowym. No właśnie. Jezus bardzo wyraźnie mówi, podkreśla, że chleb, który On daje, to Jego ciało, ale w tym sensie, że On oddaje swoje życie, to ciało, za życie, za grzechy świata. A więc nie do literalnego jedzenia, ale to ciało przez ofiarę na krzyżu zbawia tych, którzy uwierzą i do Niego przyjdą. Taki jest sens jedzenia ciała Chrystusa i picia Jego krwi. Werset 47 podkreśla, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Zobaczcie jeszcze raz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Nie kto zje moje ciało, które się przez przemienienie po prostu staje moim prawdziwym ciałem, ten opłatek, albo kto wypije wino, które się zmieni w moją krew. Chrystus bardzo wyraźnie mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jedzenie manny na pustyni nie zapewniało życia wiecznego, oczywiście, tylko tymczasowo i codziennie Bóg sprowadzał mannę, by mogli się pożywić cieleśnie i przeżyć, ale każdy, kto przyjdzie do Chrystusa i uwierzy, a więc je i pije w sensie duchowym, nie umrze na wieki, gdyż to ofiara Jezusa i nasza wiara w tą ofiarę i w to, że Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem, daje nam życie wieczne. Czytajmy dalej wersety od 52 po 59. Po tych słowach Jezusa Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili, jakże On może dać nam swoje ciało do jedzenia. Więc zobaczcie dalej fizycznie, tak jak dzisiaj katolicy, czy jakkolwiek, tak? To znaczenie całkowicie fizycznie odnieśli. No i co dalej? Jakże On może dać nam swoje ciało do jedzenia? Powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. I teraz ten 54, który odczytałem na początku. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który stąpił z nieba, nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. A więc jak interpretują słowa Pana Jezusa słuchającego Żydzi? No oczywiście cały czas w sposób cielesny, tak? Nie zwracają w ogóle uwagi na duchowy wymiar słów Mesjasza. Co On przez to rozumie, co On przez to mówi? Tylko cały czas mówi, jak Ty nam możesz dać swoje ciało do jedzenia? Ci, którzy znali prawo mojżeszowe, o którym wspomniałem, że jest to rzecz, kanibalizm była rzecz zabroniona. Jedzenie krwi, ciała ludzkiego, picie krwi było całkowicie zabronione, a więc całkowicie nie dostrzegali wymiar duchowy, znaczenie duchowe słów Jezusa. Więc traktowali spożywanie ciała Chrystusa w sposób dosłowny, tak chociażby dzisiaj właśnie katolicy. I tutaj taka rzecz, spożywać to użyte tutaj słowo, to greckie słowo phagein albo ephagon. Oznacza to jeść, a wręcz żreć albo pożerać, takie ma znaczenie to słowo. Najczęściej w Biblii to słowo jest odniesione i dosłownie znaczy jedzenie, a więc cielesne jedzenie czegoś. Ale zobaczmy do ciekawych słów, w których użyto tego słowa, by zrozumieć sens duchowy, kochani, że rzeczywiście
to wszystko, co przeczytałem teraz, a może ty się mylisz, Marcinie, może rzeczywiście powiedział Jezus, że to jest moje, prawdziwie moje ciało z prawdziwym pokarmem i tak dalej. Zobaczmy w takim razie. Kochani, pierwszy list do Koryntian. Otwórzcie sobie, zachęcam was bardzo serdecznie do śledzenia wszystkiego. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, a wersety od 1 do 4, byśmy zobaczyli duchowy wymiar słów Jezusa. Czytamy tak. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Teraz zwróćcie na to uwagę. I wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. I co dalej czytamy? Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A kto był tą skałą? A tą skałą był Chrystus. Czy Izraelici na pustyni jedli cieleśnie Jezusa, Jego ciało i pili Jego prawdziwą krew? Mamy tu bardzo wyraźnie powiedziane, że wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój, a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus, moi drodzy. Chrystus, te same słowa, do tej samej rzeczy odnosi się Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Bóg przez te cuda dla Izraela objawiał swoją obecność pośród Izraela kiedyś, tak? Między innymi przez właśnie zsyłanie manny, czyli chleba, czy też danie wody ze skały do picia. A więc literalnie, w sposób cielesny Bóg dawał zarówno mannę, dawał też przepiórki jako pożywienie. A gdy nie było wody, wydobył za pomocą Mojżesza i jego laski, wydobył prawdziwą wodę ze skały. Tak? A więc jedli i pili. Tak? I te nadprzyrodzone wydarzenia dowodziły, że Bóg tak naprawdę jest pośród Izraela. Że ich prowadzi, że ich jest Bogiem, jest żywym Bogiem i tak dalej. A więc widzimy, że choć jedzenie manny i picie wody było fizyczne, to jednocześnie sposób duchowy odnosi się do Jezusa Chrystusa. A więc było to już proroctwo, przenośnia. Rozumiecie, że już w tamtym czasie pili jak z duchowej skały, którą był Jezus Chrystus, i jedli z tej duchowej skały, tak? Tylko że wtedy była to jedynie zapowiedź i musieli poumierać, i był to prawdziwy pokarm, prawdziwe picie wody. Ale teraz Chrystus, składając swoje życie i swoją krew, a więc ciało i krew, w sposób duchowy znowu daje nam pokarm, który jest w sensie duchowym, a więc ty już nigdy nie umrzesz. Ty już nigdy nie będziesz pragnął pokarmu duchowego, bo jesteś nim nasycony. Już nigdy nie musisz gdzieś biegać, prosić, jak to naprawdę ma wyglądać. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś odżywiany odpowiednio, nawet w sensie duchowym, ale przede wszystkim ciało zabite i krew przelana Jezusa Chrystusa daje ci gwarancję życia wiecznego. Jeżeli w tą ofiarę uwierzysz, wtedy to ciało staje się prawdziwym pokarmem, a krew staje się prawdziwym napojem. Moi drodzy, zachęcam was jeszcze raz do przeanalizowania, przestudiowania tego fragmentu z listu pierwszego do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 1 do 4, byśmy zobaczyli duchowy wymiar słów Jezusa Chrystusa. Tak? A więc pili ze skały Chrystusa, ale Jezus przecież nie był fizycznie skałą. Tak? Jest tu bardzo wyraźnie powiedziane, pili bowiem ze skały, fizycznie pili wodę, ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Przecież Chrystus nie stał się skałą, z której pili wodę. Chodzi tutaj o znaczenie duchowe. I tak samo czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Jana. A więc tak samo jak nie fizycznie chlebem stał się właśnie Chrystus, nie w sposób fizyczny, właśnie w tym Ewangelii 6 rozdziału. Słuchajcie, nie ma żadnego powodu, by odnieść słowa Pana Jezusa Chrystusa, który odnosi się raz do duchowej rzeczywistości spożywania chleba z nieba, czyli wiary, jak powiedzieliśmy sobie, w Jezusa, aby po chwili zamienić to w fizyczną czynność jedzenia. I tak, bo dalsze słowa Jezus mówi, ja jestem prawdziwym pokarmem, prawdziwym chlebem. Tak, a więc nie przychodzi Chrystus z duchowego wymiaru do cielesnego. I po prostu w ten sposób, jak dzisiaj wielu tego nie rozumie, tak samo w sposób cielesny rozumowali całkowicie Żydzi
i tego nie zrozumieli. No i zobaczymy w rezultacie tego, co się z nimi stało, jak zareagowali dalej Żydzi, myśląc cały czas cieleśnie, że chodzi tu o prawdziwe ciało i chodzi tu o prawdziwą krew. Zobaczmy dalsze wersety, wróćmy do Ewangelii Jana, 6 rozdział, wersety od 60 po 66. Wielu więc jego uczniów, słysząc to, a gdy Jezus mówił, że moje ciało jest prawdziwym pokarmem itd., wielu więc jego uczniów, słysząc to, mówiło, twarda to jest mowa, któż może jej słuchać? Ale Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, to was obraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? I tu 63 piękny werset. Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Ciało nic nie pomaga fizyczne. Choćbyś jadł nawet ciało prawdziwe, fizyczne Jezusa Chrystusa, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Więc sens duchowy ciała i krwi Pana Jezusa Chrystusa, wiara w Niego, podążania za Niego, te słowa są prawdziwe i są życiem, gdyż ciało, jak 63 mówi, nic nie pomaga. Choćbyś sam, jako jedyny człowiek, zjadł ciało całe Jezusa Chrystusa, w niczym ci to nie pomoże. 64. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Od tego czasu wielu jego uczni zawróciło i więcej z nim już nie chodziło, bo cieleśnie odnieśli słowa Jezusa Chrystusa, nie rozumieli wymiaru duchowego, zobaczyli, że wychodzi w ogóle w jakiś absurd, kanibalizm, poza w ogóle prawo mojżeszowe i mówili, to już jest koniec, daliśmy się zwieść, to już, co to jest za mowa, kto to może słuchać, i odeszli, bo w sposób cielesny całkowicie tą kwestię chcieli rozpatrzyć. A więc ci, którzy nie rozumieli, bo analizowali słowa Mesjasza jeszcze raz cieleśnie, fizycznie. Zgorszyli się słowami Mesjasza i odeszli. A było tak dlatego, jak powiedział sam Pan Jezus Chrystus, zwróćcie uwagę w wersecie 65. Dlaczego odeszli? Dlaczego myśleli fizycznie cały czas? Zwróćcie uwagę, 65 werset. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. I tutaj jest cały konkret, moi drodzy. Człowiek myśli fizycznie dopóki nie jest to z ducha, dopóki nie jest to z Boga. Jeżeli ktoś mówi coś drugiemu, objaśnia te rzeczy Boże, on cały czas myśli fizycznie, ja się z tobą nie zgadzam, tam pisze, jeść moje ciało, pić moją krew. Nie potrafi dojrzeć tutaj duchowego wymiaru tych rzeczy. Dopiero gdy Bóg kogoś pociągnie, jest mu to objawione, rozsądza to w sposób duchowy, a ciało nie pojmuje rzeczy duchowych. Dlatego my wiemy, że my jako wierzący w oczach tego świata, który w ogóle nie wierzy, jesteśmy głupcami, jesteśmy naiwni, oddajemy swoje życie Bogu, który nie istnieje, bo przecież ewolucja, wielki wybuch wszystko skreowały, tak? A więc sens duchowy, jeżeli ktoś nie ma tego ducha od samego Boga, to tych słów nie zrozumie i nigdy do Jezusa Chrystusa nie przyjdzie. A więc sposób cielesny było dla Żyda nie do pomyślenia, cielesny, jeszcze raz powtarzam, jeżeli to nie przyszło od Ojca objawienie, cielesny sposób było to nie do pomyślenia, by pić krew zwierząt, a co dopiero jeść ciało i pić krew ludzką, prawda? A więc w cielesny wymiar było to po prostu, no nic innego nie mogło się stać, jak po prostu to, że odeszli. Wiemy, tak jak powiedziałem, prawo mojżeszowe wyraźnie tego zabraniało, ale myśląc właśnie, tu był problem, myśląc cieleśnie, pomylili się. Nie zauważyli, że Chrystus wzywa ich do wiary w siebie samego i tutaj mówi w tym całym kontekście 6 rozdziału, co jest konieczne, wiara w Syna Bożego, ten wymiar duchowy, a nie jedzenia jego prawdziwego ciała i jego krwi, czyli kanibalizmu, czyli przeistaczaniu tego wszystkiego, co naucza dzisiaj Kościół katolicki. By to cielesne myślenie teraz, moi drodzy, tych Żydów, którzy odeszli,
sprzeciwstawić poprawnemu zrozumieniu, by nie było żadnej wątpliwości, zobaczmy, jak zareagowali jego prawdziwi uczniowie, jego apostołowie. Bo tutaj sprawa cielesna, jak to nie można słuchać, i od razu wzięli to jako jedzenie prawdziwego ciała i krwi, a więc odeszli. A jak to zrozumieli apostołowie, ci, którzy zostali? Zobaczmy, wersety od 60 już końcowe, od 67 do końca, do 71. Wtedy Jezus, ci, gdy tam odeszli, to wtedy Jezus odwrócił się, tak, i powiedział do 12, czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. Zobaczcie, to jest to, co mówi Chrystus. Ten cały rozdział, cały kontekst, kto nie uwierzy w Niego, kogo nie pociągnie Ojciec, tak? W tym jest, w moich słowach, w tym jest życie wieczne. Jezus ją powiedział, czy ja nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. A to mówił Judaszu Iszkariocie, synu Szymona, bo on miał go zdradzić, będąc jednym z 12. Kochani, zobaczmy tą różnicę. Piotr składa prawdziwe wyznanie z Ducha Świętego w sposób duchowy, że Pan Jezus jest Synem Bożym i ma wypowiedź, nie ciało, nie krew, ale ma wypowiedzi życia wiecznego. Zobaczcie, Piotr nie mówi, Panie, dobrze, my zostajemy i będziemy jeść Twoje ciało, i będziemy jeść, pić Twoją krew, tak? Więc widzimy, że w sposób cielesny odebrali to ci, którzy odeszli, a w sposób duchowy całkowicie zrozumienie pełne mieli apostołowie. I to objawienie dane Piotrowi, który w ich imieniu przemówił, powiedział, Panie, gdzie pójdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego. My uwierzyliśmy, tak jak powiedział, my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. A nie, Panie, rozłóżmy widelce, noże, zaczniemy Ci kroić ciało, jeść i pić krew, tak? Mieli zrozumienie duchowe, wiedzieli, o co tu chodzi. Ale dlaczego? Dlatego, że mieli serce otwarte, dlatego, że mieli serce przy Bogu i z Ducha Świętego mieli to zrozumienie i to objawienie. I dzisiaj jest ta sama sytuacja, moi drodzy. Będziecie mówić o Eucharystii katolikom, będziecie w taki sposób to tłumaczyć, to się nie przebije. Dlatego, że to jest cały czas odbierane w sposób cielesny. Dopiero gdy osoba rzeczywiście ma na nią wpływ Duch Święty, jest otwarta na Boga i naprawdę biblijną, dopiero to wtedy jest odpowiednio zrozumiane. No właśnie. Wyznanie Piotra jest więc właściwą, tą właściwą reakcją na słowa Pana Jezusa, właściwym zrozumieniem tego, o czym mówił Jezus Chrystus. Dlaczego więc my dzisiaj mielibyśmy złożyć inne wyznanie niż Piotr? Jeżeli Ty masz dzisiaj Ducha Świętego, jeżeli masz to objawienie, jeżeli kieruje Tobą Duch Święty, znasz całą Biblię, znasz prawo mojżeszowe, znasz powtórzenie w Dziejach Apostolskich Ducha Świętego, że żadnej krwi Ci nie wolno spożywać. Nigdy nie pomyślisz, że tutaj jest czymś słusznym myślenie, że opłatek zmienia się w prawdziwe ciało Chrystusa, a wino zmienia się w prawdziwą krew. Nie, nie, nie. Jest to cielesne myślenie. Ci ludzie cały czas idą, sterują się ciałem, nie mają poznania duchowego. Nie mają tego poznania, które miał Piotr, który powiedział, że Panie, Ty masz wypowiedzi życia wiecznego. Wypowiedzi, tak Jezus powiedział, to moje słowa są żywotem wiecznym. Tak? A to ciało jest prawdziwym pokarmem i moja krew jest prawdziwą krwią, bo to zostanie złożone na ofiarę, na ołtarzu. Tak, te zwierzęta, jak Bóg powiedział, krew jest po to, by ją złożyć na ołtarzu. Tak jak ta prawdziwa ciało i krew prawdziwego baranka, który został złożony na ofiarę i tam złożony, a nie zjedzony. Tak samo Jezus Chrystus mówi, ja jestem prawdziwym ciałem, prawdziwy chleb z nieba, prawdziwy krew i tak dalej, ale to ma być złożone na ofiarę, nie zjedzone. I tutaj, gdy w to uwierzycie, gdy do mnie przyjdziecie, macie życie wieczne. Macie życie wieczne. Tym jest cały sens. No właśnie, pamiętajmy, pojmując cieleśnie słowa Mesjasza, odchodzimy od Niego tak samo, jak zrobiła to większość Żydów. Tak? Odeszli. Dzisiaj odchodząc od prawdziwego duchowego znaczenia, tego, co zrobił Jezus Chrystus, tego, co powiedział o swoim ciele i krwi, odchodzimy od Niego.
odchodzimy, jeżeli naprawdę uwierzymy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jako tego Syna Bożego, który gładzi grzechy świata, przyjdziemy w pokucie, w skrusze, oddamy Mu swoje życie, wtedy mamy życie wieczne. No właśnie, komu jest to dane od Boga naszego Ojca? Powtórzy tak jak Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Te słowa przed chwilą sobie przeanalizowaliśmy, o co w tym chodzi. No dobrze, teraz powiesz: Marcinie, to objaśniłeś, ale co z ostatnią wieczerzą, z wieczerzą pańską, opisaną w liście chociażby do Koryntian albo w Ewangeliach? A więc, moi drodzy, czy powinniśmy te doniesienia traktować duchowo czy cieleśnie? Tak, jeżeli objaśniliśmy sobie już, czym jest to ciało, czym jest krew Jezusa Chrystusa, w jaki sposób ją spożywamy, w jaki sposób to gładzi nasze grzechy, to czy wieczerzę pańską mamy uznać inaczej? Czy picie krwi podczas wieczerzy pańskiej zmienia się, jeśli chodzi o prawo mojżeszowe albo to, co powiedział Duch Święty w Dziejach Apostolskich? Nie, kochani, oczywiście zasada jest taka sama. A więc znowu ma to duchowy wymiar. Ma to duchowy wymiar. Czym więc jest spożywanie ciała i krwi Pana Jezusa? Czy Pan Jezus podczas wieczerzy pańskiej nakazał swoim uczniom złamać wszelkie nakazy prawa Boże i uprawiać kanibalizm? Oczywiście nie. Jeszcze raz. Spożywanie ciała i krwi Chrystusa to przyjście do Jezusa Chrystusa i wiara w Niego jako Syna Bożego i tego, który jedyny gładzi grzechy świata, w którym jedynie jest zbawienie. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a nie ten, który je fizycznie Jego ciało albo pije fizyczną Jego krew. Słuchajcie, na koniec jeszcze przeczytam Wam słowa z Księgi Kapłańskiej, też bardzo ciekawe słowa, gdzie Bóg mówi o ogromnym przekleństwie, największym przekleństwie dla rodziców. Zobaczycie, jakie to przekleństwo. Kapłańska, otwórzcie sobie 26 rozdział, a wersety 28 i 29. Kapłańska, 26 rozdział, albo trzecia Mojżeszowa. 26 rozdział, wersety 28-29. To są słowa Boga do odstępczego Izraela. To ja też postąpię na przekór wam z gniewem albo z przekleństwem. Też będę was karać siedmiokrotnie za wasze grzechy i teraz. I będziecie jeść ciało waszych synów i ciało waszych córek. To jedzenie ciała swoich dzieci jest najgorszym przekleństwem. Najgorszym przekleństwem. Kościół katolicki twierdzi, że jedzenie ciała ludzkiego Jezusa Chrystusa jest błogosławieństwem. Bóg natomiast jedzenie ciała ludzkiego opisuje jako przekleństwo. Nie ma w tym błogosławieństwa. Jest to przekleństwo. To taka ciekawa, dodatkowe wersety. My dzisiaj, chrześcijanie z pogan, mamy uwierzyć i przyjść do Pana Jezusa Chrystusa jako jedynej bramy, drogi do Ojca, jedynej drogi do zbawienia, jedynej drogi do naszego życia wiecznego, oddając Mu swoje życie. I to jest jedyny warunek zbawienia. Nie jedzenie literalnego, prawdziwego ciała i krwi Jezusa, prawda? Prawdziwy sługa Chrystusa pije wino podczas wieczerzy pańskiej, pije wino i chleb jako przypomnienie wieczerzy pańskiej, potwierdzając tym samym to, o czym powiedzieliśmy sobie. Wiarę w Jezusa Chrystusa, swoje oddanie swojego życia Chrystusowi i oznajmiając w ten sposób Jego śmierć i ponowne przyjście. Amen, aleluja, kochani. Błogosławię was na resztę tego dnia w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę. Chciałbym jeszcze na koniec dodać, że jutro zrobię jeszcze taki króciutki live na temat nakrywania głowy przez kobiety w zborze. Zazwyczaj nie robię tego, ale poprosiła mnie kochana siostra, bym to wyjaśnił, dlatego wyjątkowo się zgodziłem. A więc jutro jeszcze zrobię ten live, czy rzeczywiście jest konieczne nakrywanie głów przez kobiet, chrześcijanek w zborze. Później, moi drodzy, nie będzie mnie aż do 19 października.
Dlatego nie będę prowadził live'ów. Jak już, to mogę skopiować jakieś moje poprzednie nauczania albo jakieś posty, ale fizycznie mnie, moi drodzy, nie będzie z pewnych względów. Dlatego jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Błogosławię Was jeszcze raz w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i pozostańcie w Jego łasce, miłości, zbawieniu, wierze w Jezusa Chrystusa na wieki wieków.